jest to przede wszystkim miejsce na takim, no, zaryzykuję stwierdzenie, światowym poziomie. Dość, z mojego punktu widzenia, dość długo trwały te prace, ale faktycznie efekt końcowy jest imponujący wręcz i myślę, że naprawdę będzie to jedno z najciekawszych miejsc w naszym mieście. Kolejne miejsce, w którym będzie miło można spędzić czas w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Myślę, że takich miejsc nam brakowało i bardzo dobrze, że wreszcie powstało. Sam wystrój, sam ławeczki, można odpocząć, nie jest tylko cały czas parking, samochody i postój, prawda, który tutaj był, tylko w tej chwili można się zrelaksować, można posiedzieć i odpocząć. Mnie po prostu tak na razie przerażają te kamienie takie wszędzie, że jest tak na razie pusto, ale myślę, że jak to się tak zazieleni, jeszcze bardziej się zagospodaruje, to będzie piękne. Jestem Sanoczanką, ale fanką Sandoka, całkiem po prostu bardzo lubię to miasto i czekałam na to, bo często tutaj przyjeżdżam, bo mam rodzinę i w zasadzie dzisiaj to z ciekawości szukałam, nawet pytałam się tych, co tu robią, mówili, że tu jest poniżej mur, ale nie wiem jakim, bo go po prostu nie rozeznałam. Dobrze by było, jakby tu była jakaś tablica, która by wyjaśniała to, że tu takie miejsce jest. Byłoby to no takie niewłaściwe i niestosowne. No, są to jakby korzenie tego miasta i trzeba to opowiedzieć i pokazać. Niewątpliwie było to godne wyeksponowania. Niemniej jednak myślę, że przeważyły przede wszystkim względy finansowe, aczkolwiek tak jak pani wspomniała, na pewno żal, ale cieszy mnie to, że władze miejskie w jakiś sposób zaznaczyły to miejsce i w dalszym ciągu co ewentualnie jeszcze dodałabym, to jakaś tablica informacyjna, makieta być może, żeby też i przyjezdni mieli świadomość tego, co tam pod ziemią się kryje, że niewątpliwie jest to ogromne bogactwo historyczne, bogactwo kulturalne, to by jest to rzecz godna wyeksponowania i zaznaczenia w jakiś sposób. Najprostsza sprawa to postawić jakieś, nie wiem, banery informacyjne, tablice, jakiś kiosk multimedialny może, który pokazałby, jak to wyglądało wcześniej, jak prace przebiegały. Tak to myślę, jak na szybko. To się składa, że jestem konserwatorem zabytków i wiem, co tutaj się działo. No jest tak, jak ma być. Tak jest zachowany kształt tego budynku, który był wcześniej. Tak się to robi.